Cześć kochani, witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie, krótki film instruktażowy o absurdach technologicznych, tak powiem, nie wiem jak to nazwać ten rozdział, tą serię. Moi drodzy, czy warto oszczędzać na serwisie? Jest to od gostka, który starszy pan. Rozumiem, że ktoś może nie mieć czasem pieniędzy, ale przyjeżdżając do serwisu i zlecając serwis pojazdu pod tytułem serwis przekładni, wymiana oleju, filtry i tak dalej, i tak dalej. No wiadomo, że trzeba to zrobić. A pan mówi: hopie, ty mi tego nie rób, bo ja to robił, ja to robił, ja to mam zrobione. Ale ten hop chyba se to robił, albo mu tego nikt nie robił chyba przez 20 lat. Ten motorek jest z 2007 roku, także no już trochę z czasu minęło i chyba w życiu tu nie zaglądał nikt do tego filtra, zobaczcie. Ale hopie, ty mi tego nie rób, bo to nie trzeba, to nie trzeba. I no mi olej wymień, wiesz, zaworów też nie reguluj, bo nie trzeba. Jo mało jeżdża, no ale zobaczcie. Jak można nie zrobić serwisu pełnego, bo ktoś chce zaoszczędzić pieniądze. Zobaczcie, jakiś syf na filtrze, nigdy nie ruszane. Także moi kochani, jeśli będziecie oszczędzali na tym, to nie chcijcie, żeby te wasze pojazdy robiły 70 tysięcy kilometrów, bo one tyle na pewno muszą zrobić. Jeśli nie są modyfikowane i tak dalej, jeśli są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Także nie oszczędzamy, a poza tym chyba ktoś tu coś robił. Nie wiem, czy ten pan sobie 10 lat temu czegoś nie robił sam, bo to jest na odwrót założone. Ta siatka plastikowa powinna być, moi drodzy, tutaj. A dopiero teraz powinna być gąbka. A dlaczego? Dlatego, żeby gąbka się tam nie zapadała i nie powodowała nam takiej dziury, nieszczelności, która po prostu, że tak powiem, te wszystkie syfy będą omijały filtr i będą wpadały do filtra powietrza, do airboxa. Zobaczcie, nawet widać, że tutaj było nieszczelne. Zobaczcie, jeszcze trochę i piasek cały wciągnięty na pewno był wciągany że tak powiem, do silnika. Masakra, co? Także jeśli chcecie oszczędzać na serwisie, nie liczcie na to, że będziecie długo jeździli. Pozdrawiam.